Szczęście Boże, coś wam powiem. Jaki pan, taki kram, a jaki król, takie królestwo. My dziś mówimy o Królestwie Bożym, to i dostrzegamy, że jest ono naznaczone obfitością. Jest miejscem schronienia dla wszystkich, choć w pierwszym spotkaniu może wydawać się czymś niepozornym, wręcz nienamacalnym. Takie jest w końcu ziarnko gorczycy, o którym dziś mówi Jezus. Małe to wcale nie znaczy, że można je ignorować. Sami możemy doświadczyć, że Pan Bóg nie przytłacza nas swoim ogromem, ale wszystko odpowiednio dawkuje. Daje się odkrywać dzień po dniu, kawałek po kawałku. Cierpliwość jest tu nieodzownym atrybutem. I tak jest z przyjęciem Królestwa Bożego. Jego wspaniałość mogłaby nas zdusić, zanim byśmy je przyjęli. Dlatego Bóg wrzuca nas ziarenko, które kiełkuje, rozrasta się i zaczyna ukazywać nam nowe możliwości, jakie przed nami stają. Królestwo Boże rozprzestrzenia się nawet bez naszego udziału. Jednak zdecydowanie lepiej jest, byśmy byli w to zaangażowani. O tym mówi drugi obraz, o zaczynie, którego niewielka ilość wystarczy, żeby ciasto wyrosło. Chrześcijanin mocno stąpający po ziemi, ale mający głowę w chmurach, to znaczy w niebie, będzie siał ferment w otoczeniu. Obecność takiego człowieka, który mocno wierzy i działa z miłością w świecie, wyzutym z dobrych uczuć, będzie wpływał na wszystkich dookoła. Nie potrzebujemy tu namacalnej obecności Boga, ale wystarczy Jego odbicie w nas. Wszelkie inicjatywy, które wychodzą ze strony katolików w obronie życia człowieka czy wartości moralnych, ściągają na nas wiele ataków. I na tym właśnie polega duch Ewangelii, by nie dać się zepchnąć do podziemia. Dzisiejszym młodym ludziom jest trudniej niż ich rodzicom czy dziadkom zachować zasady Bożej nauki. Jednak trudności nie są trwałą przeszkodą, której nie da się pokonać. To małe ziarenko, dopóki nie zostanie wsiane w ziemię, może być niesione przez wiatr. Ale gdy złączy się z nią na stałe, z tym, co daje życie, zaskakuje wszystkich swoją wielkością. Tak dzieje się z każdym wierzącym, który mocno trzyma się Pana Boga. Gdy wiara jest słaba, miota nami wszystko, co pochodzi ze świata. Gdy jednak wiara jest trwała i silna, ten wiatr nie jest w stanie nas ruszyć. Oprócz wiary potrzebujemy też cnoty męstwa i nadziei. Królestwo Boże jest tak jak największe z naszych pragnień. Jest także skutecznym, ale i tajemniczym działaniem Boga wśród nas. Jest łaską, jest miłością i jest źródłem ufności. A rozrasta się dzięki cierpliwości, a nie gwałtem i przemocą. I w ten sposób obejmuje coraz więcej osób. Przecież Królestwo Boże to nie przestrzeń, ale ludzie, którzy uwierzyli Bogu w lepsze życie i stali się Mu posłuszni. To też nam pokazuje, że nawet jeden człowiek może mieć wpływ na całe otoczenie. I nawet jeśli dalej się zastanawiasz, czy coś znaczysz, czy Twój udział w jakimś przedsięwzięciu będzie ważny, to zyskujesz odpowiedź – będzie bardzo ważny. Twoja obecność może dodać odwagi komuś innemu, a za tamtym pójdą kolejni. Czyż więc Królestwo Boże nie jest systemem oddziaływania na siebie wzajemnie, byśmy razem tworzyli coś wspaniałego? Ważna więc jest relacja z tym, wedle którego jesteśmy. To rozpoznawanie Jego woli. Abyśmy mieli cierpliwość ziarka gorczycy, byśmy mieli wiarę zaczynu. Resztę uczyni Pan Bóg, który niech wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.